mam taką akcję, nie? Żebyśmy zawsze sprawdzili, czy jesteśmy dobrze wpięci do naszego urządzenia. Do kogo to przyjdziemy? Do technika. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Uspokój, o już, teraz jesteś? Jestem. Dlaczego nie na technika? Dlaczego nie do technika? Bardzo dobre pytanie. Bo po pierwsze go nie ma z nami i nie było go z nami, kiedy ustaliliśmy akcję z retro pod tytułem sprawdźmy, czy jesteśmy dobrze wpięci i to jest jedna akcja. A druga akcja jest taka, że po prostu go nigdy z nami nie ma i ta to akcja się nigdy nie wydarzy. Nie wydarzy się. O właśnie. Okej. Więc to druga rzecz, o której powiedziałeś, to, że to nie jest realistyczne rozwiązanie tego problemu i o tym na przykład mówiliśmy, jak opowiadaliśmy, albo pisaliśmy. Jak pisaliśmy o smartnych akcjach. Whatever. Tak wrzucimy jest. Linki na pewno pod ten film, bo o retro mamy dużo. I tam, gdzie powstają akcje na retro, tam odpowiadaliśmy też, jak one powinny wyglądać. Więc jedna rzecz to to, że ta akcja powinna być realistyczna, ale druga i jakby powód, dla którego w ogóle to pytanie rozważamy dzisiaj, to znowu jest życie. Życie i retro, w których mieliśmy okazję widzieć, jak zespół ochoczo rozwiązywał swoje problemy, wrzucając akcje na inne osoby, które w tym retro nie uczestniczyły. Tak jest. Fajnie, fajnie, bo też bym chciał, żeby inni rozwiązywali moje problemy, ale to trochę chyba nie tak działa. No a jak to zrobić w takim razie? Czyli wyobraźmy sobie, bo pociągnę trochę ten film w inny temat, w innym kierunku, w którym chcieliśmy na samym początku. Jak zrobić, jak rozwiązać sytuację, w której potrzebujemy, żeby ktoś inny rozwiązał nasz problem, którego mamy problem i my go nie rozwiążemy, bo my nie mamy środków, na przykład kompetencji. Narzędzi. Typowy przykład, musimy wymienić sprzęt, który używamy, czyli procesy i narzędzia. Mamy przestarzałą technologię, laptopy, coś tam. Potrzebujemy wziąć nowe, no przecież my nie wyciągniemy pieniędzy z kieszeni i ich nie kupimy, nie? Więc wiadomo, że nie my to będziemy robić. Gdzie indziej to zaadresować. Trzeba gdzie indziej to zaadresować. Tak. Więc teraz pierwszy pomysł zawsze jaki jest, to wrzućmy na gościa od zakupów akcję pod tytułem wymienić tam sprzęt. Po pierwsze zidentyfikujmy ten, ale to już zrobiliśmy. Po drugie przypiszmy do człowieka, piszemy gościu od zakupów, wymieni nam sprzęt. Tak. Co się z tym dalej dzieje? Ja od razu odpowiem. Po pierwsze facet o tym nie wie, albo kobieta, nie chcę tutaj wskazywać na konkretnego, nie wie o tym. Po drugie, nie jest to bezpośrednio zaangażowany, po trzecie nie zna naszych potrzeb. Nie? Po czwarte, na tym szczególnie mu na tym zależy. Nie? No, to też prawda, no bo firma tak naprawdę chce wykorzystać sprzęt do cna, ile się da. Tak. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Ja znam odpowiedź, ale pytam Ciebie. Dobrze, to ja odpowiem. Znaleźć naszą osobę u nas w zespole, uczynić ją odpowiedzialną za rozwiązanie tego problemu, czyli przypisać tę akcję do tej osoby. Tylko akcja nie nazywa się kupić nowe laptopy, tylko akcja nazywa się przeprocesować zakup nowych laptopów w naszej organizacji. Pięknie, albo nawet może nie tyle przeprocesować, bo to może znowu nie być odpowiedzialność tej osoby, co rozpocząć proces albo zaadresować proces konieczności wymiany laptopów, jakkolwiek tego nie nazwiemy, byleby wiadomo było o co chodzi. Żebyśmy na 100% wiedzieli kto i co ma zrobić, bo to jest jakby clue tego zagadnienia i clue tego filmu. Nie możemy wrzucać akcji na osoby, których nie ma na retro, których nie ma w naszym zespole, na które nie mamy wpływu oprócz tego, że możemy z nimi pójść i porozmawiać i które tak naprawdę nie są bezpośrednio zaangażowane w to, co my potrzebujemy. My potrzebujemy osoby, która będzie właśnie w to zaangażowana, potrzebujemy osoby, która to za nas załatwi, która będzie potrafiła się w to, kolokwialnie mówiąc, wkręcić, która pójdzie, powie, porozmawia, załatwi, rozpocznie proces i dobrze. Już przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, dlatego wybiłem Cię z rytmu. No bo na przykład mamy takie retro, na którym nie ma kilku osób. Ktoś jest na urlopie, product owner jest, albo na przykład product owner powiedział, że nie będzie przychodził na retro. Osobny temat, nie będziemy tutaj wchodzić. I teraz pytanie, co zrobić z rzeczami, które ewidentnie są na przykład do product ownera? Dobre pytanie. Mam nawet pewien pomysł. Który też zapisać na liście? Który też może niektórym pomoże w kontekście ustalania odpowiedzialności po retro. Akcje nie muszą być na zawsze przypisane do jednej osoby. Możemy przypisać do kogoś, kto potem zorganizuje na przykład jakąś dogrywkę albo spotkanie z osobami, które chcielibyśmy, żeby podjęły te akcje i jak już te osoby się o nich dowiedzą, będą uczestniczyły w procesie, mogą je wziąć na siebie z nas. Takie sprzedawanie akcji trochę. Trochę sprzedawanie akcji po retro, ale bardziej zależy mi na tym, żebyśmy... W każdej chwili jest osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie tego zadania. Ta osoba jest o tym świadoma. W sensie bardzo jakby miał podsumować dzisiejszy filmik jednym zdaniem. Nie wiem, czy to już jest ten moment, ale spróbujmy. Podsumujmy dzisiejszy filmik jednym zdaniem. Tak, to patrzymy też na zegarek. Podsumujmy dzisiejszy filmik jednym zdaniem. Nie przypisujmy akcji do osób, które nie uczestniczą w ich tworzeniu. To ja jeszcze wrzucę drugie od siebie. Jeżeli nie ma tych osób, do których chcielibyśmy to przypisać, przypiszmy do osoby, która aktualnie tą akcję będzie dzierżyła, po to, żeby ją później sprzedać dalej. Bo nie zawsze się da zrobić tak, że te osoby będą faktycznie z nami na spotkaniu. I takie dwie puenty zostają z wami i mam nadzieję, że życiowo wygląda to dokładnie tak samo u was, a jeżeli nie, to jest kiepsko. Rok 2020 był dla wielu rokiem przełomowym, dla nas również. Nie tylko z tego powodu, o którym wszyscy pomyśleli, ale między innymi stuknęło nam 1000 subskrybentów na naszym kanale na YouTube. W roku 2021 chcielibyśmy dobić do liczby 2021. Jeżeli interesuje cię to, co publikujemy na tym kanale, zapraszam do subskrypcji.